Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny biała kiełbasa. Jakoś tak się przyjęło i właściwie nam się kojarzy, że biała kiełbasa powinna być połączona z czymś cięższym, charakternym, chrzanem, majerankiem czy śmietaną. I moim zdaniem absolutnie tak nie musi być. Dzisiaj mało tego, weźmiemy białą kiełbasę i zabierzemy ją w podróż wokół basenu Morza Śródziemnego, bowiem na stole, jak widzicie, świeże zioła, do tego papryka. Idealna propozycja na jakieś śniadanie późniejsze albo wczesny lunchik. Pierwsza rzecz, którą robimy, to wyciągamy kiełbasę. Fajnie by było, żeby to był produkt dobrej jakości. 4 sztuki, akurat zrobimy sobie 2 porcje. Na patelnię wlewamy oliwę. Układamy kiełbaski i obsmażamy z obu stron na złoty kolor. Myślę, że po jakieś 3-4 minuty z każdej strony. Podczas smażenia nie ma co czekać bezczynnie. Możemy pokroić cebulę i czosnek. Nie musimy się bawić w kosteczkę. Kolejna rzecz, czyli czosnek. Kiełbaski zdejmujemy i odstawiamy. Teraz czas na cebulę i czosnek. Po zdjęciu kiełbasek absolutnie nie zlewamy tłuszczu, nic, tylko przerzucamy od razu cebulę oraz czosnek. I smażymy do zeszklenia, w tym czasie, żeby nie marnować ani chwili, zajmujemy się papryką, którą kroimy w cienkie plastry. Warto wybrać papryki różnokolorowe, żeby estetyka dania była przyjemniejsza. No i papryka ląduje na patelni, cebula jest już zezłocona. Już zaczyna się unosić fantastyczny aromat. Oregano dorzucamy nieco wcześniej, bo jest ziołem ciut twardszym od bazylii. Dlatego zbieramy sobie z talerzyka. Dorzucamy. Od razu pasatę pomidorową i doprawiamy solą i pieprzem. Możemy dodać chili, nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań. I jeżeli to już mamy ze sobą wymieszane, papryka nam zmiękła, to będziemy tutaj wkładali kiełbaski. I ostatnia czynność. Wbijamy jedno i drugie jajko. Teraz pozostaje nam tylko czekać. Moi drodzy, po kilku minutach wszystko jest gotowe. Kiełbaski są ciepłe, wcześniej obsmażone, warzywa miękkie, jajka nam się ścięły, może nawet ciut za bardzo. Jak widzicie, żółtko w środku jest idealnie płynne. No i cóż, wyjątkowo proste. Na koniec oczywiście bazylia. Czyli mamy polski produkt w postaci dobrej białej kiełbasy z śródziemnomorskim charakterem. Naprawdę bardzo fajne, sympatyczne i proste śniadanie.